puszcza, żywi im, przychania, Filip, przychania, mamy 20 metrów, jakieś przyspieszenie, jakby nie ma plecły, i Antwerp, czy niej to naprawdę, mały Miki, Michael Phelps, czy może Hania, czy będzie to Filip, okaże się to na mecie, pięknie wiosłują tymi wiosłami, swoimi dłońmi, Hania i Filip, Hania zdecydowała jest przodu przed Filipem, nie wiem czy to był dżentelmeński gesty Filipa Tysięckiego, czytali, czas Filipa to 23 minuty, 57 sekund, 45 sekund. Hania Wakuniak jako druga jednak, jako pierwsza, przepraszam, 23 minuty, 56 sekund, 75 sekund, i cała sekunda. Pokonany przez Hannę Wakuniak, czasem na niej staram się przedstawić Pani Wacławo i powiedzieć, jak to było na tym wyścigu. To było w 1948 roku, startowałam w Starkiej Skarby i to był wpław przez Bydgoszcz do Babiwsi. To na tym starcie 1200 metrów. Spełniały. Odczuwam spokojnych, jakbym ja tu płynęła. Tak się czuję. Proszę powiedzieć, czy było wtedy zimna woda, czy była ciepła, jaka panowała pogoda? Woda ciepła, bo to było w lipcu chyba. Było, bo ona była dobra, bo natura była dobra i po piwo w ogóle, bo zwycięstwo czterokrotnie zwyciężałam, cztery razy z rzędu. Wyjątkowa okazja na spotkanie, aby dostać także medal. Medal wyjątkowy od prezydenta Bydgoszczy. Symboliczny. Pięknie, tak. Drodzy Państwo, mówiliśmy o tym, że wracamy. Mistrz tutaj z Bydgoskiego Klubu Młodzieżowego Uczniowskiego Klubu Sportowego, Patryk Dębski. 5, 4, 3, 2. Thank you.
22:15, Michał Pieczara, 11:30, 10. Ale my czekamy jeszcze na dwie kobiety, które będą tutaj za chwilę meldowały się na tym dystansie 650 i 1600. To właśnie kobieta Anna Bakuniak zwycięża w znakomitym czasie, bo w czasie poniżej 24 minut na 1600 metrów i poniżej 10 minut 9:19:50 na dystansie 650 metrów. Uważaj, gdzie jesteś? Szukam cię. Jacku, my już powoli przygotowujemy się do ceremonii wręczenia nagrod, która odbędzie się w amfiteatrze na Wyspie Młyńskiej. Każdy dzień treningów, wielkie brawa. Tak wygląda trójce 50, tym razem no, musiał niestety oddać cztery zwycięstwa i przekazać ją innym zawodnikom na tym królewskim dystansie 1600. Ale dla miejsca drugiego medal pan Sławomir Rybarski, dyrektor do spraw eksploatacji miejskich wodociągów. No i pan Jacek Kegier, voucher wolnowarty. Gratulacje od prezydenta miasta, pana dyrektora do spraw eksploatacji Bydgoszcz, Ratusz. Ja skorzystam z takiej okazji, jest z nami pan prezydent miasta Bydgoszczy, pan Rafał Gruszcz. Tak jest, witam serdecznie. Zacznę od tego, że podziękuję wszystkim za obecność, naszym wspaniałym sportowcom sukcesów. Ratowników, dzięki którym wszyscy czuli się bezpiecznie. Wielkie brawa dla nich, bo to nie, dla nich to była praca i wielkie skupienie, abyśmy my mogli skupić się tylko na rywalizacji sportowej.